22 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie świętych męczenników Jana Fischera, biskupa, i Tomasza More. Tomasz More urodził się w Londynie 7 lutego 1478 roku jako syn poważanego mieszczanina. Kiedy miał lat 12, umieszczono go na dworze kardynała Mortona, który sprawował równocześnie urząd królewskiego kanclerza. Później zapisał się na studia na Uniwersytecie w Oksfordzie, jednak ojciec wolał mieć syna prawnika. To bowiem otwierało przed nim drogę do kariery urzędniczej, dlatego 16-letni Tomasz został umieszczony w Inns of Law w Londynie. Kiedy w 1499 roku Erasm z Rotterdamu nawiedził po raz pierwszy Anglię, zaprzyjaźnił się serdecznie z młodszym od siebie o 11 lat Tomaszem. Po ukończeniu studiów Tomasz został biegłym i wziętym adwokatem. Wkrótce wybrano go posłem do parlamentu. Tutaj zaraz na początku naraził się królowi Henrykowi VIII, tym, że przeforsował w parlamencie sprzeciw wobec wniosku króla postulującego nałożenie osobnego podatku na poddanych. Dla poznania świata wyjechał do Francji, gdzie zwiedził uniwersytety w Paryżu i w Lowanium. Kiedy powrócił do Anglii, zrzekł się wszystkich stanowisk i wstąpił do kartuzów. Po 4 latach pobytu w klasztorze przekonał się, że to jednak nie jest jego droga. Ożenił się z 17-letnią Jeanette Clot i zamieszkał z nią w wiejskim domku pod Londynem. Były to najszczęśliwsze lata w jego życiu. Sielanka trwała jednak krótko. Ukochana żona zmarła niebawem, zostawiając Tomaszowi 4 drobnych dzieci. Był zmuszony ożenić się po raz drugi. Alicja Middleton była od niego o 7 lat starsza. Nie miał z nią potomstwa, ale wspólnie wychowywali dzieci Tomasza z pierwszego związku. W roku 1510 Tomasz objął urząd sędziego do spraw cywilnych. Jako specjalista został wysłany do Flandrii dla zawarcia traktatu pokojowego. W 1521 roku, pełen sławy ze swojej pracy i dzieł, został przez króla podniesiony do godności szlacheckiej, a także pasował go na rycerza. Następnie mianował go przewodniczącym sądu oraz tajnym radcą. Szybko zaczęły się sypać na Tomasza kolejne wyróżnienia i godności, zarządcy Uniwersytetu Oksfordzkiego i łowczego królewskiego. Wreszcie godność najwyższa w Anglii po królu, czyli kanclerza państwa, którą pełnił w latach 1529-1532. Tomasz stanowić może doskonały wzór do naśladowania dla świata urzędniczego. Był w pracy swojej zdecydowanie sumienny. Powiedziano o nim, że gdyby pewnego dnia stawił się przed nim własny ojciec i diabeł, przyznałby rację szatanowi, jeśli by na nią zasługiwał. Kiedy otrzymał nominację na sędziego, zastał całe sterty zakurzonych teczek z aktami, które od lat czekały na rozstrzygnięcie. Rychło je załatwił, aby sprawy szły odtąd na bieżąco. Wszystkich traktował życzliwie. Przekupstwo czy kłamstwo nie miały do niego przystępu. Nosił włosienicę, na modlitwę poświęcał dziennie po kilka godzin. Przy stole czytał Pismo Święte i książki ascetyczne. Unikał pokut dawnych ascetów, wiedząc, że siły są mu potrzebne do wykonywania codziennych obowiązków. Rekompensował to cierpliwym znoszeniem kłopotów, rzetelnym wypełnianiem swoich zadań, zachowywaniem przykazań bożych i kościelnych. Nawet jako kanclerz państwa chętnie usługiwał do mszy świętej i śpiewał w chórze kościelnym. Kiedy Henryk VIII w roku 1531 ogłosił się najwyższym zwierzchnikiem kościoła katolickiego w Anglii, Tomasz na znak protestu zrzekł się urzędu kanclerza. Pomimo nalegań nie wziął udziału ani w ślubie, ani też w koronacji kochanki króla, Anny Boleyn. Wreszcie nie podpisał aktu supremacji, ani też nie złożył królowi przysięgi jako głowie kościoła w Anglii. Uznano to za zdradę stanu. 1 lipca 1535 roku nad aresztowanym odbył się sąd. Kiedy sędziowie zapytali Tomasza, czy ma jeszcze coś do powiedzenia, ten odparł żartobliwie. Nie mam, moi panowie, nic więcej do powiedzenia, jak tylko przypomnieć, że chociaż do najżarliwszych wrogów świętego Szczepana należał Szaweł, pilnujący szat kamieniujących go oprawców, to jednak obaj są ze sobą w zgodzie w niebie. Mam nadzieję, że i my razem tam się zobaczymy. Tego dnia Sąd Najwyższy skazał Tomasza na śmierć. Egzekucję wykonano publicznie na jednym z pagórków otaczających Londyn.
Zanim Tomasz położył głowę pod topór kata, powiedział do otaczającego go w milczeniu tłumu: módlcie się, abym umarł wierny wierze katolickiej, aby także król wierny tej wierze umarł. Kiedy zaś kat zawiązał mu oczy, prosił go, aby swój obowiązek odważnie wypełnił. Egzekucja odbyła się 6 lipca 1535 roku. Podobnie jak świętego Jana Fischera, tak i głowę świętego Tomasza More wystawiono na widok publiczny, wbitą na pal na moście Tamizy. Sterczała tam miesiąc, aż ją potem wrzucono do morza. Jednak jego córka, Małgorzata, wydobyła ją i pochowała potajemnie w krypcie kościoła świętego Dustana w Canterbury. Ciało zaginęło. Straż więzienna zakopała je w nieznanym miejscu. Wieś o ohydnym mordzie dokonanym na Tomaszu obiegła lotem błyskawicy cały cywilizowany świat, wywołując powszechne oburzenie. Aby jednak nie drażnić kościoła anglikańskiego, proces kanoniczny świętego Tomasza odbył się późno. Do chwały błogosławionych wyniósł go bowiem dopiero papież Leon XIII w roku 1886. Uroczystej kanonizacji dokonał papież Pius XI w roku 1935. 30 października 2000 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił świętego Tomasza Morusa patronem mężów stanu i polityków. Tomasz pozostawił po sobie szereg pism. Wśród nich największą sławę zdobyła mu Utopia, której usiłuje nakreślić projekt idealnego państwa i systemu społecznego. Cenny jest również jego dialog o pociesze w ciężkiej próbie. Zostawił także poematy łacińskie i piękne listy, pozwalające wejść w głąb jego duszy i rzucające też światło na wypadki polityczne. Jest patronem prawników. O historii konfliktu z królem Henrykiem VIII opowiada znany film Oto jest głowa zdrajcy, a także telewizyjny serial Dynastia Tudorów. W ikonografii święty Tomasz przedstawiany jest w stroju lorda. Jego atrybutami są czaszka, krzyż i łańcuch. Módlmy się. Wszechmogący Boże, świadectwo męczenników jest najdoskonalszym wyrazem prawdziwej wiary. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętych Jana i Tomasza całym życiem potwierdzali wiarę, którą wyznajemy ustami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.